mojej. Uwielbiam od rana pojawić się na niebie, świecić bardzo, bardzo mocno i ogrzewać promieniami wszystkich dookoła. Soniu, Soniu, kochanie, to ja, Celinka. Oj, Soniu, nie bój się. Chyba wiatr wieje w drugą stronę. Nie będzie zachmurzenia. Mam nadzieję, Celinko. Dzisiaj zamierzam, żeby była piękna pogoda. Oj, 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 przepraszam. Wiatr mnie popycha. Oj, ale już, już uciekam. O, zobacz. Już jesteś znowu na niebie. Och, i całe szczęście. Hau, 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 hau. Och, jak ja kocham wygrzewać się na słoneczku. Och, szczególnie teraz, gdy jestem cały mokry. Cześć, Piotruś. Czy czasem nie jest ci za gorąco? Oj, witaj, Kseniu. Oj, nie, hau, hau. Ja wygrzewam się na słońcu. Jestem cały mokry. Oj, no właśnie czuję. Padłeś do jeziora? Dlaczego się kąpałeś? Ja brałem długą, długą kąpiel. Chciałem się zrelaksować. Aj, psiaki uwielbiają się kąpać. Oj, Piotrusiu, muszę ci coś powiedzieć. Pamiętaj, aby oszczędzać wodę. Zawsze zakręcać kran. Brać szybki prysznic, a nie kąpać się we wannie. Gdy myjesz zęby, również zakręć wodę. Wówczas nasza ziemia będzie bardziej chroniona przed utratą kropelek wody. Uuu, Ksenia, ale ty jesteś hau, hau, mądra. Ojej, a kto to zrobił? Oj, jestem wściekła. Oj, jak mogło do tego dojść? Hej, Julka, a co ty się tak denerwujesz? Oj, skaczesz z miejsca na miejsce, uspokój się. Oj, coś się stało? Dysiu, no nasze kwiatki, które rosły pod drzewem, całe są podeptane, zniszczone. Nic z nich nie pozostało. Ktoś bardzo je podeptał. Oj, oj, oj. To faktycznie. Nie dziwię ci się, że jesteś zdenerwowana. Och, powinno się szanować przyrodę. Kochani, kochani, ja, Dobromir, wiem coś na ten temat. Przed chwilą przez nasz las przebiegła wycieczka dzieci. Nie patrzyły pod nogi, nie zwracały na to uwagi, tylko przebiegły po kwiatach, pięknych i różowych. Wszystko zgniecione. Ach, Juciu, nie denerwuj się. Może uda nam się je uratować. Ale Dobromirze, to jest niemożliwe. One są wgniecione w ziemię. Och, ja już wiem, co my musimy zrobić. Napisać tabliczkę przed wejściem do lasu, aby zachować ostrożność, aby nie schodzić ze ścieżek i aby uszanować wszystkich mieszkańców lasu. Halo, halo! Co tam się dzieje? Och, latam sobie tak nad naszym lasem i zauważyłam... Oj, Julka jest bardzo zdenerwowana. Witaj, Dobromirze. Co się wydarzyło? Ja sama ci opowiem, Wiolu. Dzieci podeptały kwiaty, te, które sadziłyśmy. Wszystko zmarnowane. Oj, oj, oj. Och, to naprawdę wielkie zmartwienie. Ale nie do końca. Ja mam jeszcze nasiona. Zasiejemy, posadzimy, podlejemy i kwiatki wyrosną na nowo. Ha, ha, ha. A już myślałem, że fajniaki się zdenerwują. O marnowanie wody, o zaśmiecanie lasu, o niszczenie kwiatów. A one jak zwykle mają 1000 pomysłów, jak sobie z tym poradzić i 1000 rozwiązań. Jak to wszystko zmienić? Kseniu, to chyba znowu Stefek maczał w tym palce. To on chce, aby nasza planeta nie była taka czysta i zadbana. Oj, Kseniu, musimy stale uważać na ten okropny, śmierdzący smog.
Masz rację, Franiu. Ale wiesz co, Franiu? Wracaj już do wody. Musisz się pluskać. Toczki nie powinny wychodzić zbyt długo na brzeg. O, i takie coś to ja lubię. No to plum! Hau, 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 hau! Oj! Coś złego się dzieje. Wyczuwam swoim nosem, że chyba Stefek się tutaj zbliża. A to łobuziak. On jak zwykle pewnie coś kombinuje. Cześć, Piotruś. Fruwałam sobie wysoko. Wysoko i widziałam. Smok Stefek się zbliża. Znowu z tą swoją straszną miną. Oj, nie wiem, dlaczego on jest taki niemiły. Ha, ha, ha. Jak ja uwielbiam, gdy oni się mnie trochę boją. Nigdy nie wiedzą, co ja wymyślę. Ha, ha, ha. No dobra, skoro już tu jestem, to dmucham mocno. Niech świeże powietrze znika. Teraz będzie czarny dym prosto z komina. Ojej, co za okropny dym. Oj, ciężko jest mi oddychać. A jak u ciebie, Celinka? Oj, chciałam przegonić Stefka. Zasłonić go chmurą, ale mi się nie udało. Stefek jest zwinny i szybki. I też strasznie mnie boli gardło. Julka, Julka, chodź szybko, schowajmy się. Julka, chodź. Nie możemy być dłużej na dworzu. Oj, Tysiu. Ja to już czuję ten smog w moim gardle. Co za okropny Stefek. Chodź, Tysiu, i idziemy do naszego domu. O tak, zamkniemy się w naszych domkach i poczekamy, aż ten smog przejdzie. A co to ma być? Wszyscy się pochowali? Ojej, czyżby ktoś się mnie bał? No dobra, chyba swoje zrobiłem. Czy stąd uciekać? Jeszcze trochę podmucham na jedną i na drugą stronę. Fajniaki się pochowały. Okropne jest zachowanie Stefka. Dzieciaczki, mam nadzieję, że wy wiecie, co to jest smog. Zanieczyszczone czarne powietrze. Przez dymy z kominów, z fabryk i z domów. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, o przyrodę trzeba dbać. O rośliny, o zwierzęta. I o świeże powietrze! Kochani moi, przed Wami dzisiaj wystąpił gang fajniaków. Mam nadzieję, że ta historyjka prosto z ich krainy Wam się spodobała. Poznaliście nieco bliżej moje maskotki, no i nieco przebiegłego i okrutnego smoga Stefka. Czekajcie na kolejne historyjki. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Do usłyszenia! Pozdrawiam! Pa, pa!